Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Domańska i chciałabym dzisiaj wprowadzić Was w świat badań społecznych. Czy słyszeliście może o badaniu na temat najszczęśliwszych krajów świata? Takie badania przeprowadziła w tym roku pracownia badawcza Gallup World Poll na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Badania wykazały, że w pierwszej piątce najszczęśliwszych krajów świata w zestawieniu 157 krajów znalazły się kolejno Dania, Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Finlandia. Stany Zjednoczone znalazły się na 13 miejscu, natomiast Polska zajęła 57 miejsce. To i tak awans o 3 punkty w porównaniu do zeszłego roku. To badanie jest tylko przykładem. Badania społeczne mogą dotyczyć bowiem wielu różnych tematów, takich jak wpływ wykształcenia na rozwój gospodarczy regionu, marnowanie żywności w krajach wysoko rozwiniętych, wiek dzieci rozpoczynających naukę, czy chociażby wpływ gier komputerowych na rozwój intelektualny uczniów. Badania społeczne są próbą zrozumienia życia społecznego. Od najdawniejszych czasów człowiek interesował się wszystkim tym, co go otacza, zarówno z czystej ciekawości, dla nauki, a więc też dla dobra innych, jak i też po to, aby łatwiej osiągać swoje cele. Badania społeczne pomagają nam również określić oczekiwania i potrzeby różnych grup ludzi. Dzięki wynikom tych badań możemy zmieniać nasze życie społeczne na lepsze. Przeprowadzaniem badań społecznych zajmują się profesjonalne pracownie i agencje badawcze. Najstarszą taką instytucją w Polsce jest Ośrodek Badania Opinii Publicznej, który działa w naszym kraju już od 50 lat. Innym przykładem takiej instytucji jest PBS, Pracownia Badań Społecznych, największa taka typu firma w Polsce, oferująca najszerszy zakres badań. Jakie narzędzia najczęściej wykorzystuje się do badania opinii ludzi? Przede wszystkim stosowane są trzy metody. Po pierwsze, sondaż diagnostyczny. Jest to najbardziej anonimowa metoda badania opinii. Respondenci, a więc osoby badane, zaznaczają w kwestionariuszu ankiety swoje odpowiedzi na pytania. Uzupełnioną ankietę oddają ankieterowi lub składają w wyznaczonym miejscu. Po drugie, wywiad. Polega on na rozmowie z respondentem. Może on być przeprowadzony w formie luźnej, swobodnej rozmowy lub trzymając się konkretnie kwestionariusza. W takim przypadku osoba prowadząca wywiad musi się trzymać dokładnie pytań i ich kolejności zgodnie z kwestionariuszem i nie może nic w nim zmieniać. I po trzecie, zogniskowany wywiad grupowy, zwany inaczej fokusowym. Jest to bardzo ciekawe badanie, ponieważ polega na analizie wypowiedzi uczestników badania, które się usłyszy podczas dyskusji. Taka dyskusja jest prowadzona przez konkretną osobę zwaną moderatorem i jest nagrywana. Czym są potrzeby społeczne i jak można je badać? Czy takie badania są w ogóle potrzebne? Jak przebiega proces badawczy? Tego wszystkiego dowiecie się na lekcji, a ja już teraz zapraszam Was do niesamowicie ciekawej przygody badawczej.